Mam cię rękawiczki, bo tematem dzisiejszego filmu jest aparat wyjątkowy. Słuchajcie, ponieważ na ogół jestem bardzo podjarany sprzętem, jeżeli jest to sprzęt bardzo dobry, a ten jest bardzo dobry, to muszę pracować nad tym, żeby ukryć emocje. Te rękawiczki trochę mi w tym pomagają, studzą mój zapał i temperament, ponieważ rzecz, której będę dotykał, jest troszeczkę wybitna. To top topów, najwyższa możliwa jakość. Jeżeli wchodzimy w wysokiej jakości obrazowanie urządzenia rejestrujące z najwyższą jakością, to dzisiaj znajdziemy się właśnie na takiej półeczce. Znajdziemy się wśród aparatów najlepszych. Jest ich kilka, to nie jest tylko ten aparat, ale ten jest rzeczywiście wybitny. Miałem się okazję przez kilka dni testowania tego sprzętu o tym przekonać. I teraz tak, chcę Wam powiedzieć, powiem Wam o tym za chwileczkę, jeszcze w dodatkowej części filmu, gdzie zabiorę Was na sesję. To taka malutka niespodzianka, żeby ten film nie był zwykłą gadającą głową. Witajcie! Zapowiadałem niespodziankę i dzisiejszy odcinek będzie taką niespodzianką. Zrobimy coś innego niż zwykle, po prostu zabiorę Was na sesję zdjęciową. Myślę, że jest to aparat, który będziemy dzisiaj pokazywać, jest tego wart. Warty? Wart? Nie wiem, warty chyba. Zasługuje na to, żeby go pokazać podczas pracy. Tylko pojedziecie ze mną na sesję zdjęciową, na krótką. Pokażę Wam aparat w akcji, ale powiem Wam coś jeszcze innego. Chodzi o to, że jak ktoś testuje sprzęt, to niestety wchodzi do tego biznesu fotograficznego z jakimś tam zapasem informacji. Potem kupuje, wchodzi w jakiś system, ma go, używa, jest zadowolony. Potem poznaje inny, lepszy, potem jeszcze lepszy, potem jeszcze lepszy. Potem nagle się okazuje, że jeżeli zaczął testować w międzyczasie aparaty, to nagle się okazało, że to, co mówił o świetnych aparatach sprzed roku, już nie ma za bardzo sensu. I to nie tylko w kontekście tego, że pojawiły się nowe aparaty genialne i tak dalej, unowocześnione, nie tylko dlatego. Między innymi dlatego, że zaczyna się wchodzić w zakres sprzętu coraz lepszego, a jeżeli ktoś jest maniakiem jakości, tak jak ja, no to zaczyna zwracać uwagę na detale, zwracać uwagę na rozdzielczość i tutaj zdecydowanie wchodzimy w coraz większe matryce, tak? Dlatego czymś naturalnym było przejście od najlepszych obiektywów montowanych na wysokorozdzielczych korpusach Sony do korpusu GFX 50R Fuji, a potem do korpusów Hasselblad z 50 megapikselami na matrycy. Cały czas ta sama matryca, ale różne korpusy, różnie rozwiązany system kolorystyczny i cała infrastruktura, czyli oprogramowanie dostępne i tak dalej, sposób pracy, funkcjonowanie całego systemu. Więc lepiej, lepiej, lepiej. Podobny kiedyś miałem problem, miałem przygodę dwu- czy trzyletnią z testowaniem samochodów i tam wówczas przeżywałem różne takie podobne rozterki. Kiedyś testowałem samochody dla lifestyle'owego magazynu i te samochody to były auta niemieckie. Audi, BMW, Mercedes. Wszystkie modele. Naprawdę można było pojeździć każdym autem, każdym samochodem, łącznie z jakimiś wersjami AMG, jakimiś sportowymi, wersjami MBMW i tak dalej. Naprawdę było kupę z tym fajnej zabawy. No i człowiek zaczynał być w motoryzacji coraz mądrzejszy. Trafiam na model S-Long z silnikiem 6-litrowym w wersji AMG 4MATIC. Technologicznie wszystko, co można w tym aucie było zmieścić, tam było. Łącznie z podwójnymi szybami dźwiękoszczelnymi i tak dalej. Auto było kosmiczne. Bardzo, bardzo drogie. W środku duże monitory, przeszklony dach, taki no, niesamowite rozwiązania, których nigdzie biała tapicerka, nigdzie się tego wcześniej nie uraczyło. I nagle się okazało, że po dwóch czy trzech latach testowań samochodów
to tak naprawdę musiałem wrócić, przestawić sobie w głowie wszystko, dlatego że trafiłem na nagle, dopiero po tym czasie, na samochód, który w klasie komfortu był znacznie wyżej niż cokolwiek testowałem. I teraz jak ja się mogłem, jak moje zdanie na temat tego, jak wygodny jest na przykład, nie wiem, jak wygodny jest Audi A4, albo Audi A6, albo BMW 5, jak ja mogłem się wypowiadać autorytatywnie, jeżeli ja nie jeździłem naprawdę wygodnym samochodem, bo dopiero ta SK pokazała mi, gdzie jest poziom wygody. A czy to był top wygody? Nie, bo przecież mamy jeszcze Maybacha, mamy, czyli jakby siostrzaną firmę, mamy Bentleya, mamy Rolls-Royce'a. Ale ja myślałem, że wszystko wiem. Potem się okazało, nie. Nie wiem. I dopiero po teście S-klasy, właśnie w takiej wypasionej wersji, nagle się okazało, że właściwie... No, słuchajcie, właściwie ułożyły mi się poziomy wygody różnych samochodów, ale dlatego, że doznałem czegoś najwyższego i topowego. To samo było ze sportowymi samochodami. Pojeździłem różnymi M-kami, wersjami AMG Mercedesa, było super. I nagle trafiam, zmieniliśmy markę, jedno, doszła marka do testów, Porsche. I nagle jadę Porsche 911 i nagle się okazuje, ludzie, przecież to jest zupełnie inny poziom jechania sportowym samochodem, niż ten, który znałem chociażby z takiego AMG Mercedesa, gdzie była potworna moc, ale nie okiełznana. Autem zarzucało, trzeba było, w Mercedesie tak było, tak samo było w M-kach BMW, trzeba było naprawdę nad autem zapanować. Tymczasem w Porsche wszystko działo się naturalnie, ono się męczyło przy wolnej jeździe, natomiast im szybciej się jechało, tym lepiej trzymało się drogi, tym było bardziej stabilne w prowadzeniu i to było niesamowite i dopiero wtedy pomyślałem, Boże, co ja mówiłem wcześniej o autach sportowych, ale oddając Porsche panu mechanikowi w salonie, on mówi, no jak się jeździło, ja mówię, no super, świetnie, a on mi na to, a wie pan, te nasze samochody, to tak, to jeszcze nie jest top. Ja mówię, jak nie top, ja jeszcze takim autem nie jeździłem, co pan mówi, jak to nie jest top, to co jest topem, a wie pan, no to są marki lepsze, jest Ferrari, jest Lamborghini, to są samochody. Ja mówię, naprawdę jest taka różnica pomiędzy tym waszym, a takim na przykład Ferrari, a on za głowę się złapał, panie. Oczywiście co? Nie uwierzyłem mu. Nie uwierzyłem mu, dlaczego? Dlatego, że w niczym lepszym już nie siedziałem, tak? I to Porsche 911 naprawdę dawało według mnie radę i było dla mnie odnośnikiem sportowego auta, ale po roku, możecie sobie wejść w internet, poszukać takiego wówczas nakręconego wirala, jak wpiszecie Natalia Siwiec, jak to było, czekajcie, best time, fastest death, jak znajdziecie najlepszy czas, najszybsza śmierć, jak znajdziecie sobie coś takiego, ale raczej po angielsku, the best time, the fastest death, Natalia Siwiec, znajdziecie viral zrobiony dla firmy, który miał wyglądać jak zwiastun filmu pełnometrażowego, gdzie na Lazurowym Wybrzeżu jeździliśmy Ferrari 458 Italia. I wtedy zrozumiałem, o co chodziło. Dzisiaj mamy aparat, który jest takim właśnie topem wśród aparatów. Nie jest może najwygodniejszy, tak jak sportowe samochody, które nie są najwygodniejsze. Natomiast one są stworzone do szybkiej jazdy, do naprawdę szybkiej jazdy. Taka Italia to jest coś w ogóle na zupełnie inny odcinek. Chyba trzeba byłoby o niej poopowiadać, bo dopiero wtedy widać, co to jest prawdziwie sportowy samochód, który w systemie ustawiania trybów jazdy ma sport, super sport, racing. Tak? Nagle widzimy, że nie jesteśmy w stanie jechać na żadnym oprócz zwykłego ustawienia, ponieważ wszystkie inne dają tyle mocy, że nie jesteśmy w stanie, będąc nie zawodowcami, nie jesteśmy w stanie jechać takim samochodem. I teraz moja uwaga jest taka, że dzisiaj sięgamy takiego aparatu fotograficznego. Dzisiaj będziemy mieli w akcji użyty aparat, który jest tym w fotografii, co te samochody takie jak Bentley czy Lamborghini. Pora dzisiaj pokazać Wam aparat totalnie nieprzeciętny. Słuchajcie, przed Wami Hasselblad H6D. H6D w wersji Multishot. W wersji Multishot ten napis tutaj mówi wszystko.
400C. Taką tylną ściankę mamy dzisiaj przed sobą. Normalny Hasselblad H6D wyposażony jest w ściankę 100. Tu mamy ściankę 400. Większych różnic, jeśli chodzi o sam korpus, w stosunku do tych dwóch wersji nie zauważyłem, ponieważ całe clue tego systemu ukryte jest w tej właśnie tylnej 400 megapikselowej ściance. No i cóż, porozmawiamy dzisiaj o tym aparacie. Muszę zawiesić głos, dlatego że Hasselblad H6 jest, słuchajcie, jak widzicie, lustrzanką, czyli przypomina wszystkie średnioformatowe lustrzanki, z jakimi kiedyś mieliśmy do czynienia. Mamy pryzmat, mamy komorę lustra, czyli właściwy aparat i mamy tylną ściankę. Kiedyś był tu magazynek na film, teraz mamy w tym miejscu ściankę cyfrową. Wymienne obiektywy. Czasami w takich aparatach mamy wymienny winder lokowany z boku, czy tam motor, silnik, albo tylko uchwyt. A tu w tym przypadku mamy poręczny uchwyt połączony z akumulatorem, o czym za chwilę. Słuchajcie, tenże Hasselblad jest aparatem totalnie nie dla wszystkich. To znaczy, czy nie da się nim fotografować zwykłych rzeczy? Da się. Czy da się fotografować z ręki? Tak, da się, pod warunkiem, że jest dużo światła, fajnie, chodzicie sobie. Autofokus wbrew pozorom działa bardzo sprawnie i celnie. Dwa sloty na duże karty szybkie i na zwykłe. SD. Wkładamy kartę SD. Wszystko jest z metalu, to jest ważne. Metalowa klapka, tak. Zasuwamy klapeczkę z napisem 400C Multishot MS. Multishot. Tu mamy powierzchnię matrycy. Wszystko, co potrzebujemy, żeby sprawnie operować aparatem, a więc przycisk aktywujący autofokus, a więc tylne pokrętło, a więc pamięć ekspozycji. Bardzo wygodnie, wbrew pozorom, umieszczone tu przyciski odpowiadające za wybór trybu ekspozycji i za korektę ekspozycji. Wszystko w Hasselbladzie, w każdym, jest bardzo dobrze przemyślane, ale w tym przemyślane jest do bólu. I nawet jeżeli czegoś nie czujecie, wydaje Wam się, że to jest trochę inaczej niż w moim aparacie, który znam, to nagle się okazuje, że w praktyce działa to świetnie. Zaraz Wam to zresztą pokażę. Oczywiście przednie pokrętło, przyciski odpowiadające za balans bieli, przycisk odpowiadający za tryb autofokusa, czułość, włączanie menu, podświetlenie i włączanie, wyłączanie. Co jest jeszcze ciekawe, tu mamy duży oświetlacz wspomagający autofokus, mamy tutaj pod palcem wskazującym podnoszenie lustra, dostępne na zawołanie i samowyzwalacz. Właściwie to już więcej nie trzeba nic mówić. Ja zwrócę Waszą uwagę na jedną rzecz, która mnie tutaj... Tu mam oczywiście synchronizację do studyjnej lampy. Tu możemy uruchomić lampę. Tak, ten aparat za średnioformatowy ma tutaj wbudowaną lampę. Nie wiem po co, ale dobra, jest.
uruchamiamy ją tym przyciskiem. Typowe przyciski funkcyjne odpowiadające za menu Hasselblada to takie proste, zwykłe menu funkcyjne, takie do jakiego przyzwyczaił nas Hasselblad, czyli bardzo uproszczone, z dużymi cyframi, łatwo dostępne, obsługiwane 5 przyciskami, właściwie cały aparat. I teraz, jak mówiłem, bardzo często jest takie wrażenie, gdy go dostajemy do ręki, że jest duży, ciężki, no jest to luszczanka średnioformatowa, po prostu. Wbrew pozorom, luszczanka w dużej mierze jest pusta, bo bardzo dużą część zajmuje komora lustra i tu jest właśnie też tak. Przedmiot jest na tyle duży, że wydaje nam się, że jest bardzo ciężki, a w istocie leży, jest cięższy niż przeciętny bezlusterkowiec, nawet średnioformatowy, jest cięższy, ale trzymam się go bardzo pewnie, jest dobrze w miarę wyważony, jest ok. To jest Hasselblad, więc jest cały zrobiony z metalu. Zobaczcie, jakie tu mamy rozwiązanie. Przewspaniałe, już od lat w Hasselbladzie jest stosowana stopka do montażu w gnieździe specjalnie pod statyw wymyślonym przez Hasselblada. Bardzo ładnie się blokująca. I cóż, i tu mamy właściwie zakończony temat samego aparatu jako takiego. Co go wyróżnia spośród takich jakby rozwiązań, których nie znajdziemy gdzie indziej? Słuchajcie, jest tu ich kilka. Pokażę Wam wszystko, tylko sobie go wyłączę. Zobaczcie, ta część to jest najdziwniejsza rzecz w tym aparacie. Nie pamiętam, żeby jakikolwiek aparat miał takie rozwiązanie. Ta część, będąca gumowaną, świetnie dobrze leżącą w dłoni ręką, tu zobaczcie, wszystko wyprofilowane pod kciuk idealnie, wszystko się tutaj, to jest dokładnie przygotowane do pracy przez człowieka, bardzo ergonomiczne. Ale teraz tak, ta część jest tak naprawdę, słuchajcie, czym? Jest akumulatorem. Zobaczcie, macie metalową dźwignię do zwolnienia akumulatora, tu mamy zestaw styków, a to jest akumulator. I teraz ten akumulator wymienny, tu ma styki, którymi się kontaktuje z korpusem, ale słuchajcie, ładowany jest w ten sposób, że o, tu macie złącze, zostawiacie go przy ładowarce i tak Wam się ładuje akumulator do tego systemu. Zapinamy, potrzebujemy, prawda, założyć nowy akumulator, więc go zakładamy, blokujemy dźwignią i możemy operować. Teraz dalej. Pryzmat. Oczywiście jest to luszczanka taka, do której kiedyś przywykliśmy, a więc pryzmat jest oczywiście ściągalny. Słuchajcie, standardowa matówka, jak to w każdym starszym Hasselbladzie. No i elegancko zbudowany pryzmat. Całość bardzo dobrze funkcjonująca. Słuchajcie, tu macie korekcję dioptryjną, która działa w dosyć szerokim zakresie. I co? I tyle. Najpoważniejszą wadą tego aparatu, jedyną, ale też nie uznałbym tego do końca za wadę, ponieważ to dotyczy wszystkich aparatów średnioformatowych, tych najlepszych obecnie na świecie, nie mamy odginanego tylnego ekranu. To znaczy, są one w GFX-ach, w setce i w 100S-ie, mówię tutaj o tych 100 megapikselowych konstrukcjach, natomiast w Phase One'ach, tutaj w Hasselbladzie tym serii H, tego po prostu nie mamy. Słuchajcie, dlaczego wspomniałem o tych tu przyciskach na pryzmacie? Zobaczcie, wbrew pozorom poruszanie się po tych przyciskach nie stanowi żadnego problemu. A więc pamięć ekspozycji, a więc uruchomienie pamięci, a więc przełączenie na tryb, na przykład z manualnego na priorytet czasu czy przysłony, odbywa się tutaj kciukiem błyskawicznie, tak samo korekta. Korekta jest też fajnie rozwiązana, bo naciskając przycisk korekty od razu uruchamiamy korektę błysku i korektę ekspozycji i po prostu pokrętłami realizujemy odpowiednią wartość. Tyle. Aparat jest prosty. Tak jak powiedziałem, jak każdy Hasselblad. Zaraz zobaczycie menu. I o tym menu mam pewną swoją teorię, jak ona powstała. Tu mamy ten korpus z bardzo lekkim, zgrabnym obiektywem 80 mm. Słuchajcie, ściągam rękawiczki, ponieważ czas tej wstępnej prezentacji minął. W tym miejscu, słuchajcie, należą się słowa uznania dla
sklepu 6x7, fotografia profesjonalna sklepu w Warszawie na Rudzkiej, sklepu, który udostępnił mi ten aparat do testów, tak? Oni są, jeżeli myślicie Hasselblad, musicie myśleć o nich, dlatego że to oni są dystrybutorem Hasselblada. No i okazało się, że jak tylko ten aparat do nich przyszedł, trafił w moje ręce. Ja wam powiem jeszcze, co świadczy o poziomie profesjonalnym, poziomie tej konstrukcji. Macie bardzo oddalony punkt oczny wizjera, czyli żeby widzieć pełen obraz, wystarczy go oglądać nawet z takiej odległości. Posiadanie okularów nie jest żadnym problemem. Wręcz uważam, że zbliżenie, to wynika z tego lunetkowego typu tutaj ilości soczewek, które są na drodze do pryzmatu. Z tego to wynika. Wbrew pozorom nawet zbliżenie oka zbyt blisko powoduje, że musicie je bardzo dobrze wycentrować, żeby widzieć pełen obraz. To jest specyficzna sprawa. Ale ja wam pokażę, o co chodzi w tak profesjonalnych konstrukcjach jak ta. Mianowicie, to jest korpus całkowicie metalowy i patrzcie, w 907 w X, czyli tym bezlusterkowcu przypominającym starego Hasselblada, macie to samo. Macie gniazdo USB-C zamknięte. Po prostu zamknięte zapadką. Teraz tak, jeżeli wkładacie kabel do tetheringu, tak jak tutaj, on otwiera zapadkę, utyka głęboko, zobaczcie, głęboko w tej tylnej ściance i nie musicie mieć już żadnych stabilizacji dla tego kabla, po prostu wszystko działa znakomicie. A to, że musi działać znakomicie właśnie tutaj, no to jest to bardzo, bardzo istotna sprawa, dlatego że ten aparat jest po prostu stworzony do pracy na kablu. Oczywiście tutaj pod tą zaślepką na tylnej ściance mamy jeszcze złącza do audio, do nagrywania dźwięku i tak dalej, ale my dzisiaj się tym nie zajmujemy, bo my dzisiaj chcemy pokazać, co ten aparat potrafi zrobić. I powinniśmy wypowiedzieć się też na temat tego, ja przynajmniej muszę to zrobić, czuję się zobowiązany, powiedzieć wam o tym, dla kogo to jest aparat, dlatego że nie jest to aparat dla wszystkich. To, że jego cena waha się w granicach tam około, strzelam teraz duże widełki, weźcie poprawkę na to, nie sprawdzałem tej ceny. Korpus kosztuje około 260 tysięcy. To jest dość dużo. Mamy tutaj, pokażę wam fajne obiektywy do tego aparatu. To jest obiektyw o świetle 4,8 i ogniskowej 24 mm. Pamiętajcie, że pracujemy na dużej matrycy średnioformatowej. To nie jest mała matryca, czyli mały średni format. Słuchajcie, wszystko metal, solidnie zbudowane elementy, nawet osłona metalowa. I teraz tu mamy odblokowywanie obiektywu, tak? Widzicie, lustrzanka, typowe rozwiązanie. Słuchajcie, fajnie w Hasselbladzie jest to, że tutaj na wnętrzu bagnetu macie ten punkt zaczepowy, dajecie go na 12, lekki przekręt i proszę. Mamy, mamy, słuchajcie, tu z obiektywem 12 mm, 24 mm. Chcę tu założyć, bagnetowa przysłona, potężny obiektyw, dosyć to poważnie wygląda, bardzo, bardzo szeroki kąt. Nie będziemy się dzisiaj nim zajmować, tym obiektywem szerokokątnym, świetnym do krajobrazów czy architektury. Dzisiaj pokażę wam ten korpus z innym monstrualnym obiektywem, rewelacyjnym, jakościowo, technicznie i w ogóle, obiektywem makro 420, bo zawsze w Hasselbladzie jest to 420, tak, 420, obiektyw makro, dosyć potężna konstrukcja, też metalowa, tu bardzo ładne literki H na tym gumowanym pierścieniu. Słuchajcie, te obiektywy to jest synonim solidności. Metal, zero luzów, nawet przy wyciąganiu, jak tutaj w tej konstrukcji. Słuchajcie, nie myślcie, że jeżeli ta konstrukcja się tu wysuwa, to jest wszystko. Nie, nie. Chodzi o to, że ona się tu wysuwa, ale tylny człon soczewek zostaje bez zmian. To są tutaj pływające soczewki użyte po to, żebyście zmieniając skalę powiększenia, nie zmieniali jakości optycznej. Jest to bardzo dobrze przemyślany obiektyw makro. Słuchajcie, wiadomo, że obiektywy makro działają różnie. Ja wam pokażę wam mniej więcej, nie wiem na co mi się tam uda wycelować, ale pewność działania autofokusa. O, to tak wygląda. Rozumiecie? O.
I teraz, jeżeli ktoś by porównywał, słuchajcie, pracę autofokusa w lustrzankach tych topowych, najszybszych lub najszybszych bez lusterkowca. O, zobaczcie, teraz tam mam bardzo klasyczny obiekt, więc jest przeostrzenie szybkie. Czekajcie, użyjemy coś, o, na makro. Tyle, rozumiecie? Ten system, moim zdaniem, tak naprawdę działa jeszcze pewniej niż bez lusterkowca Hasselblada. Jeszcze pewniej. Proszę bardzo, przełaszczamy teraz na większy dystans. Jest. Rozumiecie? Ale zobaczcie na taki typowy obieg, jak następuje oszczenie. Gotowe. O, przy okazji mamy klapnięcie migawki. Tak? Bardzo głośne. No a po podniesieniu lustra, zobaczcie, wymuszamy podniesienie lustra. Ekspozycja. System nie jest systemem, który będzie śledził oczy, twarz i tak dalej. To nie to, nie ten poziom. Natomiast jeżeli naostrzy Wam obraz, no to co? No to macie bardzo profesjonalne, ostre zdjęcie, tak? No i właśnie, tu dochodzimy do sedna. Słuchajcie, aparat położę sobie może w ten sposób, żeby sobie tu leżał. Te obiektywy schowamy z tyłu, żeby nam nie wchodziły w kadr. Musimy mieć porządek, słuchajcie, i porozmawiamy sobie o tym teraz, dla kogo jest ten aparat. Czy jeżeli byście mieli odpowiednią ilość pieniędzy, moglibyście sobie kupić i używać go w szczęśliwości? Słuchajcie, chyba nie. Chyba nie. Po prostu zaczęłoby irytować Was to, że musicie przenosić dosyć znaczną wagę, że musicie w dobie takich bezlusterkowców, jak chociażby te GFX-y, obsługiwać coś tak ciężkiego. To jest po prostu do codziennej pracy, zwłaszcza gdzieś tam z ręki, jak ktoś fotografuje, a widzi coś fajnego, pyk, pyk. Nie, to nie ta droga. To jest aparat profesjonalny. On jest stworzony po to, żeby dostarczać świetnych fotografii najwyższej jakości. I to jest podstawowa cecha tego aparatu. On jest skoncentrowany na jakości. Miałem przez jakiś czas model zwykły, Hasselblad H6D ze ścianką 100 megapikselową. Był bardzo dobry. 100 megapikseli na większej matrycy oznacza większą plastykę. Słuchajcie, powiem truizm, ale naprawdę tak jest, że z tymi matrycami wygląda to tak. Z APS-C albo mikro 4/3 przechodzimy na APS-C, cieszymy się, że zyskaliśmy jakość i trochę większą plastykę. Z APS-C przechodzimy na pełną klatkę i cieszymy się, że wow, mamy większą plastykę. Potem przechodzimy na średni format, tak zwany mały średni format, w tych matrycach 44x33, w takich GFX-ach, nie wiem, 50S albo 50R, czy Hasselbladzie X1D i widzimy, jak wielka przepaść dzieli te matryce od pełnej klatki i jak bardzo wypada się cieszyć z tego, co mamy. A potem przechodzimy na matryce średnioformatowe i dostajemy obuchem w głowę, bo znowu mamy przeskok jakości i plastyki. Słuchajcie, powierzchnia jest większa, obraz pozbawiony szumów, tak, no bo większa matryca, większe piksele. No i tutaj jeszcze łączy się to z dużą ilością pikseli. I teraz tak, to nie jest aparat dla każdego, natomiast dla każdego, kto wykonuje zdjęcia profesjonalne, w pełni profesjonalne, ma bardzo wymagających klientów. Zwłaszcza jeżeli te sesje, które realizuje, dotyczą przedmiotów nieruchomych. Czyli architektura, czyli na przykład cała produktówka, jakakolwiek by Wam nie przyszła do głowy, zdjęcia właśnie makro, nawet mniejsze przedmioty, do tego oczywiście wszystkie sprawy związane z digitalizacją, na przykład zbiorów muzealnych. To są narzędzia stworzone dokładnie po to. Dlaczego? Dlatego, że ten aparat nie różni się specjalnie od modelu H6D100 w momencie, kiedy fotografujemy na statywie. Ja zabrałem go do lasu, słuchajcie. Zabrałem statyw, zabrałem ten aparat. Nie brałem ze sobą ani tabletu, ani komputera. Zrobiłem zdjęcia w lesie. No i co? I mam 100 megapikselowe zdjęcie lasu. Super, fajnie, jest ekstra. Z dużej matrycy? Tak, jest fajnie. Czy jest mega? Nie, nie jest mega. Jest po prostu znacznie lepiej niż w każdym innym aparacie jest,
szczegółowość jest większa, nawet z tego obiektywu 24 mm, z tego ultra szerokiego szkła, bo tym fotografowałem sobie w lesie, żeby zobaczyć taki właśnie, wiecie, szczegółowy widoczek na pnie drzew, taki był mój cel. No rzeczywiście jest to obiektyw bardzo szeroki i genialny pod względem jakości, ale no ale cóż, jak ktoś zaczyna przywykać do tego, co mogą dawać 100 megapiksele ze świetną optyką, no to już wie, że ma po prostu świetne zdjęcia i nic więcej. Ten aparat ma jednak asa. Asa w rękawie, który po prostu zaczyna Was zgniatać, jeżeli oczywiście przestawicie umysły. Jeżeli przeskoczy Wam w głowach to, że okej, aparat musicie unieruchomić, i to na bardzo solidnym statywie. Macie nieruchomy obiekt, który chcecie, nazwijmy to, zdigitalizować, bo ja to w ogóle, wiecie jak to nazywam, że ten aparat zaczyna działać jak skaner rzeczywistości. Po prostu uzyskujemy zdjęcia tak dokładne, że no, nie potraficie sobie wyobrazić czegoś lepszego. I to jest coś nieprawdopodobnego. I teraz tak, porozmawiajmy sobie o trybie, który działa tylko wtedy, kiedy podłączacie właśnie przez taki przewód Tether Toolsa, podłączacie do komputera i włączacie, uruchamiacie program dedykowany do wszystkich Hasselbladów, bezpłatny program Hasselblada Focus. Uruchamiacie program Focus i znajdujecie się w zupełnie innej bajce, dlatego że zakładka przeznaczona do rejestrowania obrazu automatycznie łączy się z tym aparatem. A aparat przystosowany jest do takich prac, w sensie i w stopniu niespotykanym gdzie indziej. Słuchajcie, nagle znajdujecie się w takich parametrach, o których nigdy nie pomyśleliście. Na przykład, jak długi czas ma minąć, możecie to ustawić, od naciśnięcia spustu do wyzwolenia migawki. Myślicie, że to chodzi o wyzwalacz? Nie. Chodzi o to, że możecie tu w milisekundach wyznaczyć czas, który pozwoli Wam na bezruch przy rejestracji ujęcia. To jest szalenie ważne, ponieważ zobaczcie, co innego podniesienie lustra i wygaszenie tych dużych drgań. Potem mamy małe drgania migawki centralnej, ale pamiętajcie, że migawka centralna musi się zamknąć do końca. Ona działa jak przysłona też, tak? Więc musi się zamknąć do końca, otworzyć na zadaną wartość, na czas ekspozycji zamknąć z powrotem. I chodzi o to, że tu możecie, te czasy możecie regulować, to po zamknięciu regulujecie czas w milisekundach, kiedy dopiero ma nastąpić ekspozycja, właściwe kłapnięcie. Nie mówimy tu o lustrze. Oczywiście ten czas podniesienia lustra też możecie wyznaczyć. Oczywiście możecie włączyć go z fokusa, czyli zaznaczyć, w którym momencie lustro ma się unieść. Jest specjalny przycisk, lustro się unosi i możecie wybrać tryb ekspozycji. W małym zakamarku programu Focus znajdujecie tryb zdjęć pojedynczych, no i zdjęć multishotowych. I te zdjęcia multishotowe wykonujecie w dwóch trybach. Możecie wykonać w dwóch trybach. Jeden tryb to jest tryb, gdzie piksele siatki Bayera przesunięte są o jeden w ramach kwadratu. Robią się cztery ekspozycje. Co w związku z tym? W związku z tym uzyskujecie przewspaniale wierny, bardzo szczegółowy obraz, który odpowiada zdjęciu 400 megapikselowemu. Czy tak? Moim zdaniem nie. To nadal rozmiarowo jest obraz 100 megapikselowy, tylko szczegółowość jest na poziomie zdjęcia 400 megapikselowego. Ludzie mierzący rozdzielczości na tablicach rozdzielczościowych uważają, że to nie jest 400 megapikseli w żadnym przypadku, tylko gdzieś około 180 megapikseli jakości. Więc jak to wygląda? Jest bardzo dobrze, ale obraz dalej ma te 11600 pikseli na dłuższym boku. Z dużej matrycy, pamiętajcie, a więc macie plastykę i tak dalej. No i teraz jest świetnie. To, co uzyskujecie, jest świetne. Porównanie z fotografią wykonaną na małym, średnim formacie, chociażby modelem 907X, miażdży tamte zdjęcia, czyli świat pełnej klatki zostawiliśmy dawno za sobą, porównujemy się do średniego formatu i tu i tak jest miazga na rzecz tego aparatu, tak? Ale to nie jest wszystko. Mamy jeszcze jeden tryb,
multishot złożony z 6 obrazów. I to jest dopiero totalna magia tego sprzętu. Gdy pierwszy raz zrobiłem zdjęcia w tym trybie, oniemiałem, ponieważ aparat potrafi być tak czuły, rejestruje przesunięcie o półpikselowe. Zbiera obraz z 6 ekspozycji i robi fotografię, która ma rozmiar dwukrotnie większy. Czyli zamiast 11600 macie 23200 pikseli na jednym boku. To jest nieprawdopodobne. To jest jakość. Uzmysłowię Wam to w ten sposób. Z Hasselblada 907X, z tej małej matrycy średnioformatowej, czyli z GFX-a 50 i 50R i 50S i z Hasselblada X1D2 osiągacie mniej więcej rozmiar, pokrycie w obrazie rozmiaru 50 na 70 cm. Mniej więcej. Taka kartka wystarczy Wam, żeby ją zapełnić pięknym obrazem. GFX-y setki oferują, czy Hasselblad H6D z tylną ścianką 100, oferuje Wam rozmiar obrazu 100 na 70 cm przy rozdzielczości 360 linii, takich jak oferują maszyny drukarskie Ipsona. To jest bardzo ważny parametr. 100 na 70 cm z dużej matrycy 100 megapikselowej lub z mniejszej matrycy średnioformatowej w GFX-ach setkach, obydwu. Macie rozmiar oryginału 100 na 70 cm. Taka jest wielkość matrycy. Możecie sobie zobaczyć odcinek o wielkości matrycy, tam o tym wspominam. Tu w trybie multishot zwykłym, 400 megapikselowym, bo zwykłe zdjęcie, kiedy robicie bez podłączenia aparatu, to jest po prostu 100 megapikseli. Jeżeli włączacie tryb multishot 4-ekspozycyjny przy podłączeniu do programu Focus, uzyskujecie 4 rejestracje. Siatka Bayera jest przesuwana o jeden piksel w każdą stronę po kwadracie i uzyskujecie dalej zdjęcie 100 megapikselowe, jeśli chodzi o rozmiary, czyli 11600 bok. Ale szczegółowość, interpretacja szczegółów jest na poziomie, jak to wnikliwie stwierdzili, 180 megapikseli. A oczywiście producent podaje, tak jak wszyscy, 400 megapikseli, no bo relatywnie tak się to dzieje, tak? Ale rozmiar obrazu zostaje. Szok przychodzi gdzie indziej. Jak w programie Focus wybieracie ekspozycję 6-krotną. W ekspozycji multishotowej 6-krotnej plik się zwiększa dwukrotnie. Uzyskujecie obraz, którego bok nie ma 11600, 23200 pikseli. Jeszcze raz tyle. Mówię o dłuższym boku. Daje to plik o dłuższym boku 196 cm przy założeniu 360 linii maszyny drukarskiej. 196 cm pliku. I teraz, dlaczego to jest istotne? Właśnie dlatego, że jeżeli jesteście fotografem produktowym, albo jesteście na przykład muzealnikiem, który musi sfotografować dobro dziedzictwa narodowego i musi to zrobić precyzyjnie. Zakładacie obiektyw makro, fotografujecie obiekt z bliska, albo na przykład fragment obrazu. Teraz wyobraźcie sobie, że fotografujecie z dosyć bliskiej odległości fragment obrazu. Zależy Wam na spękaniach werniksu. Na przykład fotografujecie go i macie przekątną 12 cm. Taki kadr. Robicie go w trybie multishot, 6-ekspozycyjnym i nagle z tych 12 cm robi się Wam plik, który ma długość boku 196 cm. Widać takie detale, że ja czegoś takiego nie widziałem nigdy. Myślałem, że 100-megapikselowe matryce, 150-megapikselowe matryce są świetne. Nie, nie są świetne i nie mogą się równać z trybem multishot, tym 6-ekspozycyjnym, który daje H6D multishot. To jest totalna rewelacja. Zrobiłem zdjęcie makro małego obiektu, mniej więcej takiego kwiatu, który może ma 6 cm, ta główka kwiata ma około 6 cm. Zrobiłem go najpierw Hasselbladem 907, potem Hasselbladem H6D 100-megapikselowym, a teraz multishotem. Nie ma co porównywać. Różnica w skali detali, w jakości detali, w mikrokontrastach, w szczegółach jest tak kolosalna, że nie ma o czym mówić. Oczywiście, musicie pamiętać,
ten aparat jest przystosowany do tego, a więc on Wam zaoferuje odpowiednie czasy opóźnień po konkretnych ekspozycjach, układane tam w milisekundach. Tak? Jeżeli pracujecie ze światłem błyskowym, odbywa się to tak, że po prostu odbywają się, ustawiacie wszystko, lustro się unosi, drgania wygasają, zaczynają się ekspozycje. Nie może nic drgnąć, to jest bardzo ważne. Nie może przejechać Wam ciężarówka za oknem, ponieważ program poinformuje Was o tym, że niestety zdjęcie trzeba powtórzyć. Co jest fajne w programie Focus w tym trybie? I w tym, że aparat umożliwia Wam pełną kontrolę nad tym całym trybem uniknięcia drgań. To, że Wam się unosi lustro. To, że czasy zamknięcia migawki i ekspozycji są w milisekundach, te opóźnienia. To wszystko możecie ustawić z poziomu programu Focus lub z aparatu. To są istotne rzeczy tu, których w ogóle nie znajdziecie w menu zwykłych aparatów, więc to jest maszyna do tworzenia nieprawdopodobnie szczegółowych fotografii. I teraz włączacie tryb, wykonuje się 6 zdjęć. Nie macie więcej roboty, dlatego że program Focus sam łączy te 6 ekspozycji w jedną. Jeżeli dojdzie do zmiany na przykład natężenia światła, powiedzmy przy serii błysków, tak? Jeżeli Wasza lampa, któryś błysk wyemituje słabszy, no to niestety program Was o tym poinformuje. Jeżeli dojdzie do drgnięcia, pokazuje Wam program, informuje Was o tym, że doszło do poruszenia. Musicie wtedy całe 6 ekspozycji powtórzyć. Dlaczego? Oczywiście to się dzieje automatycznie, tak? Naciskacie raz, one odbywają się automatycznie. Dlaczego? Jeżeli tego nie zrobicie, na obrazie pojawią się takie artefakty, malutkie przesunięcia, związane właśnie z tym, że coś drgnęło, a program Focus oblicza Wam to zdjęcie. Po wykonaniu 6 ekspozycji zdjęcie jest łączone w jedno. Takie właśnie gigantyczne zdjęcie o boku 23200 pikseli, 196 cm przy 360 dpi. To jest nieporównywalne z niczym. A więc jeżeli jesteś fotografem produktowym i lub przemysłowym, który ma na przykład oceniać detale, szczegóły wykonania jakiegoś tam gotowego produktu lub też pracujesz na przykład w branży kulturalnej i ochrony kultury i zabytków, kiedy na przykład, nie wiem, dostajesz miniaturowy artefakt, który trzeba sfotografować, sprawdzić, czy on się starzeje, czy nie, czy macie spękania werniksu, czy macie starzenie się na przykład, nie wiem, podkładu drewnianego w obrazie, ramy i tak dalej. Detale, które tu uzyskujecie, są bezcenne. I dlatego być może są instytucje muzealne, które właśnie na multishota postawiły. Dlatego, że są konkurencyjne systemy, te bardzo topowe, na przykład system Phase One, który działa dobrze, ale tu dostajemy coś więcej. Bo poza tą totalną szczegółowością tego pliku o tym boku 23200 pikseli, dostajemy jeszcze przecież system kontroli kolorów Hasselblada, czyli ten ich genialny wynalazek, który powoduje, że cała praca z kolorem jest łatwa. A program Focus jest tak doskonałym narzędziem, bardzo nastawionym na profesjonalną pracę, że w ukrytych opcjach znajdujecie opcję reprodukcyjną. Pracę z reprodukcjami, rozszerzony zakres barwny, kalibrację, którą tworzy się w chwilę, dosłownie. Jeżeli mamy wszystko poustawiane, przygotowany program do pracy, możemy sobie profil tworzyć na poziomie programu, a nie po wysyłaniu go do zewnętrznej instytucji, tak? I po zrobieniu zdjęcia w takim systemie jesteśmy w stanie, powiedzmy, w półtorej minuty, może dwie, wygenerować obraz, który będzie uzyskał zgodność z gwiazdkami Fuji na poziomie 4 gwiazdek co najmniej. Odbywa się to łatwo, workflow jest przyjemny, to się odbywa po prostu mechanicznie, łatwo, szybko, sprawnie. I to w połączeniu z tak wielką precyzją, jaką tu się osiąga przy tych gigantycznych plikach, jest czymś nie do przecenienia. Dlatego mówię, to nie jest aparat dla zwykłego fotografa. To na pewno nie jest aparat, który szybko się zwróci, chociaż jeżeli ktoś ma fajnych klientów, wymagających i oferuje im tak doskonałe zdjęcia, jakie można uzyskać z tego aparatu, to może wymagać za nie naprawdę odpowiednich stawek i bardzo szybko można taki aparat, myślę, odrobić, nawet na naszym rynku. Oczywiście mówię, musi być bardzo wymagający klient, musi mieć i chcieć najlepszej jakości.
Jeżeli robiłem fragment karoserii samochodu i okazało się, że przy zdjęciu multishotowym 6 ekspozycyjnym uzyskałem plik taki, że nie wiem, fragment 1,5-metrowy fragment karoserii jest sfotografowany z taką dokładnością, że można liczyć poszczególne punkciki lakieru metalicznego. Poszczególne. I nic się Wam nigdzie tam nie rozwiewa. Tam, gdzie mamy ostrość, mamy totalnie ostre punkciki tego metalicznego lakieru. Jest to jakość, słuchajcie, plik 196 cm. To jest jakość, która po prostu onieśmiela. Ja po zapoznaniu się z tym aparatem, ja muszę się teraz troszeczkę leczyć, tak? Bo byłem bardzo zadowolony z plików małego, średniego formatu. Pliki 100 megapikselowe uważałem już za fanaberię i przegięcie. Hasselblad H6D ze stylną ścianką 100 wydał mi się świetnym rozwiązaniem, bo jednak plastyka większa niż w tym małym średnim formacie, jaki macie w 907, czy w X1D, czy w takich GFX-ach 50. Ale to, co zaoferował Multishot, mnie po prostu rozwaliło. I nie ten tryb czteroekspozycyjny, gdzie jest szczegółowiej, jest, ale ten właśnie tryb złożony z 6 ekspozycji. To jest taki poziom fotografowania, taki poziom szczegółów, że to trzeba po prostu zobaczyć. Zobaczyć, a potem odchorować, a potem coś przełączyć lub też po prostu, jeżeli jesteś instytucją, pomyśleć o tym, o takim zakupie, dlatego że żaden z aparatów, które obecnie są na rynku, takiej jakości nie oferuje. I teraz ten aparat moim zdaniem bardzo długo się przez to nie zestarzeje, dlatego że ta jakość, którą oferuje ten plik 196-centymetrowy po dłuższym boku, 23200 pikseli, to jest przegięcie. To jest naprawdę przegięcie. To już jest, wchodzimy w taką jakość obrazowania, że widzimy więcej niż jesteśmy w stanie wychwycić w rzeczywistości. I to jest nieprawdopodobne, dlatego jeżeli jesteś właśnie, na przykład, nie wiem, pracujesz nad restauracją dzieła sztuki na przykład i chcesz zwrócić uwagę, czy w ciągu ostatnich 2 lat, nie wiem, spękanie werniksu postępuje, czy nie, no to takie pliki i po prostu uratują Ci życie. Będziesz wiedzieć dokładnie, co się dzieje. Ta jakość nie ma końca. Gdyby tu była ekspozycja, nie wiem, 8-ekspozycyjna, jakość byłaby jeszcze większa. Nie ma granicy w takich zastosowaniach. Nie ma. Dlatego uważam, że jest to aparat totalnie high-endowy i najwyższej klasy. Niestety, po pracowaniu chwilę tym aparatem, muszę teraz przewartościować cały system wartości i cały system myślenia o jakości. Ale dobrze, bo poznałem absolut. Poznałem absolut. Na teraz, na początek 2021 roku, wiem, jaki jest absolut w tej fotografii wysokorozdzielczej. I teraz mogę spokojnie oceniać, czy ten aparat X jest dobry, czy aparat Y jest lepszy. Ja już wiem, co można osiągnąć i na jakim miejscu drogi do tej jakości maksymalnej, którą oferuje Multishot, znajdują się inne konstrukcje. Do zwykłej fotografii może faktycznie sesję modową moglibyśmy czasnąć w studio z rączki, ale przy tym trybie oczywiście 100 megapikselowym. I wtedy mamy 100 megapikselowy aparat i ten, ale ten aparat nie jest do tego. Unieruchomienie na statywie, podłączenie do bezpłatnego programu Focus, włączenie zaawansowanych funkcji, ustawienie odpowiednio, żeby nie było żadnych drgań, bo naprawdę nic nie może drgnąć. Sąsiad upuści hantlę, macie po ekspozycji. Program pokazuje, że niestety. Przejedzie ciężarówka, program pokaże Wam drgania, nawet jeżeli pracujecie na bardzo ciężkim statywie. A więc musi to być, nie może ktoś chodzić i tak dalej. Odpalacie z programu, więc nie musicie się zbliżać do aparatu, tak? Aparat może stać na kolumnie, na statywie kolumnowym, nieważne. Odpalacie, podniesione zostaje lustro, odczekuje się chwilę, następuje 6 ekspozycji, pyk, 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 pyk. Program sam je łączy i mamy jeden plik o takich rozmiarach. I potem pozostaje się cieszyć tylko z jakości. A więc słuchajcie, Hasselblad H6 Multishot, najlepsze, co może się przydarzyć, jeżeli ktoś potrzebuje szczegółów obrazu. Nieprawdopodobnie profesjonalna konstrukcja. Coś niebywałego. Jest lustrzanką? Tak. Ma problemy te w porównaniu z wszystkimi bezlusterkowcami, że jest trochę cięższy, tak. Ale to nie ma znaczenia. I tak go stawiamy na statywie. I tak go unieruchamiamy. I tak, mając go,
zaczyna Was ciągnąć do tego, żeby pracować tylko w trybie multishot. Nie będziecie sobie wyobrażać czego innego, ponieważ te gigantyczne pliki, cokolwiek byście nie sfotografowali, one śmielą Was i rozłożą na łopatki. Także ja idę, odstawiam ten aparat i idę, słuchajcie, leczyć się z tej jakości, której doświadczyłem, mając u siebie multishota. Coś nieprawdopodobnego.